Witajcie ponownie. Dzisiaj zajmiemy się komputerem po upadku. Jest to Samsung NP550. Komputer w ogóle nie reaguje na prąd. Zarówno na zasilaczu, jak na baterii. Widzicie, blokadka od baterii wypada już. Zobaczmy jeszcze na samym zasilaniu z kabla. W dalszym ciągu nic. Kable zabiorę, nie będą potrzebne. Matryca, mimo że usyfiona, jeszcze nie czyściłem tego laptopa, jest cała. Tak więc najpierw zdemontujemy komputer i zobaczymy, co tam się mogło stać. Może będzie to widoczne, może nie. Po upadku zazwyczaj ciężko jest dostrzec jakieś fizyczne uszkodzenie. Pod warunkiem, że coś po prostu nie pękło najzwyczajniej w świecie, ale tutaj nic na to nie wskazuje. Tak więc zobaczymy. Docelowo zobaczycie po prostu demontaż Samsunga NP550 P7C. Aczkolwiek, jeżeli uda się nam dojść tak na szybko na kadrze jeszcze, co tam się stało, to będzie fajnie, tak? Nie, tam nic nie ma. Mało jak nigdy. Komputer jest bardzo zakurzony, ale to raczej nie wpłynęło na jego stan.
Na pewno słyszycie w tle głuche stukanie. Nie wiem, jak to nazwać, bo od rana, kiedy się człowiek budzi, łeb trzaska w rytm tych stuków, puków, to naprawdę nazewnictwo może być różne. Ale powiem wam, nie ma to jak obudzić się po nocnej zmianie z walącym młotkiem nad głową. Masakra, sąsiad musi mnie uwielbiać. Sypie się z tego komputera na lewo, na prawo, no ale muszę go jakoś zdemontować, popatrzeć, co tam się stało. Być może bardzo prozaiczna przyczyna, ta szynka od włącznika mogła wyskoczyć, o ile włącznik jest oddzielnym modułem. Raz zobaczymy, wszystkiego się dowiemy. Można by nakręcić mikrokosmos. Bez dwóch zdań. Dobra, teraz tak. Teraz to pozbieramy wszystko to, co z niego odpadnie. A coś tam odpadnie na pewno, bo po takim dzwonie, kiedy łapki od baterii wychodzą na zewnątrz, musi coś się dziać. No i dobra, no i musimy coś tam popatrzeć. Widzę, że włącznik jest oddzielnym modułem. Chyba. Tak. Tak więc coś tam spróbujemy. Jeżeli to nie będzie kwestia włącznika, wydaje mi się, że płyta mogła gdzieś się rozwarstwić. I wtedy już... Znaczy, można spróbować to zrobić, tak? Ale... Co do skuteczności takiej naprawy, no to wiele pozostawia do życzenia, tak? Nie ma sensu, że tak powiem, naciągać klienta. No jeżeli płyta się rozwarstwia, to no, strzał musi być naprawdę spory, więc... coś nam skrzeczy w gnieździe zasilane. O
okej. W pierwszym rzędzie zrobię tu jakiś dostęp. Obejrzę, co się dzieje z tym gniazdem. Może... Chociaż powinien wtedy działać na baterii, tylko że ja niestety nie dopytałem klientki, czy bateria była sprawna w tym komputerze. Tak więc, tak jak mówię, obejrzymy najpierw, co się dzieje przy gnieździe zasilania. On musiał mieć naprawdę chore temperatury, czego się tutaj nie dotknę, jakiegoś plastiku. To wszystko odpada, dosłownie, no wszystko pęka. Teraz zobaczymy. Wiem, że miałem przyjrzeć się najpierw dla gniazda zasilania, aczkolwiek jak już zacząłem mówić o tych temperaturach, to chciałbym to potwierdzić. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieli. O. No jest słabo. Może ten kołnierz kurzu nie jest bardzo okazały. Aczkolwiek jest na tyle gęsty, na tyle obszerny, że zatkał wszystkie żeberka, tak? A że komputer nie ma najniższych parametrów. Teraz dokładnie wam nie powiem już, co on tam ma w środku, bo no, są rzeczy bardziej istotne na daną chwilę. Ale na pewno jest jakaś zewnętrzna grafika. Ach, tam co szkodzi. Tak, jest jakiś GeForce, procesor i7. To wszystko generuje niemałą temperaturę. No i niestety, jeżeli zaniedbamy chłodzenie, to będzie jak będzie, pomijając już rzucanie komputerem, tak? Dobra. Z chęcią bym ją przedmuchał teraz, ale nie mam jeszcze pistoletu do kompresora. Nie zauważyłem, że nie przyszedł w komplecie. Znaczy, że nie było go w komplecie. Jak już nie przyszedł, to widziałem. Muszę troszkę w syfie popracować, ale dam radę. Kolejny fragment komputera. Tym razem kawałek gniazda zasilania. Widzę ogólnie, że gniazdo jest wygięte, tak więc... Pytanie tylko, czy nie spaliło się nic dookoła. Ja to sobie na razie rozbiorę. W ten sposób.
Znaczy rozbiorę to, co zbędne, to zabiorę stąd, tak? No dobra. I tak. Nie no, ewidentnie trzeba zamówić drugie gniazdo, te wylutować. I dopiero wtedy coś będziemy mogli popróbować, tak? Gdyż nie mam zasilacza. Zasilacza, przepraszam, nie mam baterii. Chociaż może się uda gdzieś znaleźć jakiś schemacik i zobaczyć po prostu, jakby to podłączyć na krótko. Bo zawsze wszystko można wpiąć na krótko. Zobaczymy. No na płycie nie widać większych uszkodzeń, znaczy większych, poza tymi fizycznymi, tak, gdzie ukruszyły się plastiki. Zobaczymy. Warto o to powalczyć, gdyż komputer to dobra jednostka, czyli jednostka, dobry sprzęt. Na pierwszy rzut oka nie widać uszkodzeń wynikłych, powstałych na skutek zwarcia. Tak więc czemu by nie powalczyć, tak? Dobra, dziękuję Wam za uwagę. Obejrzeliście demontaż Samsunga NP550, tam P7C chyba. Komputer po upadku. Wydaje mi się, że znaleźliśmy przyczynę, dlaczego komputer nie chce się włączyć. Bezpośrednią przyczyną będzie najpewniej rozwalone gniazdo. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieli. A, czekajcie, bo słabo mi z tym cerowaniem. No nie wiem. Ja jeszcze poszukam u siebie w szrocie, bo jest możliwe, że takie gniazdo mam w domu. Znaczy w odrzutach. Tak więc zobaczymy. Jeżeli uda mi się go naprawić, tak, czy coś, na pewno umieszczę później jakiś tam opis bądź informacje pod filmikiem. Na chwilę obecną dziękuję Wam za poświęcony czas. Jeżeli filmik okazał się pomocny, będę wdzięczny za łapkę w górę. Dzięki i do następnego.